Drogi widzu, droga widzko, na początku witam Ciebie serdecznie i zachęcam do subskrybowania, do lajkowania, do komentowania oraz dzwoneczkowania naszych filmów. Dzięki temu będziemy mogli się znacznie szybciej rozwijać i tworzyć dla Was te pyszności. Zapraszam na film. Siemano, witamy serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Witamy. W tym odcinku będą zimne nóżki, śmierdziuszki w słoiku, czyli takie zapasy na trudne czasy, takie zimne nogi prawdopodobnie, zaznaczam prawdopodobnie, bo ja sobie zrobię takie jednorazowe porcje. Nie wiem, ile wyjdzie z tego, co tu widzicie przede mną. Ja, no ale ja nie mam tylu litrowych słoików. Ja myślałem o małych słoiczkach, nie o litrowych. No powiedziałeś jednorazowe to. Ja myślałem o tych 200-gramowych. 200. A co ty myślisz, że co ja jestem? Ja mało jem. Wszyscy dobrze o tym wiedzą. I tak. Chodzi o takie te słoiki z tymi prostymi ściankami, żeby nie było tego... O, wszyscy wiedzą co... inaczej. Wiadomo? Wiadomo. No to mają być takie, czyli te takie właśnie. A skąd ty wytrzaśniesz takie słoiki? Pójdziesz za chwilę, jak skończymy tą scenkę, mi poszukać w piwnicy, bo ty je powynosiłaś nie. I ty je znajdziesz. Amen. Znajdziesz, tam nie ma jakiejś wielkiej filozofii. Toć wczoraj była, jak ci powiedziałem. Tak, a ja nie wiem, gdzie są, pewnie nie ma, bo pewnie... Ja nie wiedziałam, że pewnie nie ma, tylko że nie ma. A teraz są, bo ja mam ich poszukać. Bo ja użyłam do cukinii. Cukinia. Aha, no to się wyrzuci cukinię i będzie słoik. Oczywiście, jeśli zimne nóżki, to potrzebne nam są nóżki. To niektórzy wiedzą, widzieli tą część na pewnym filmie. Golonkę sobie obejrzyjcie to. Znaczy, noga w całości. I tu właśnie na tym, tej części poległ mój nóż wspaniały, jeluksowy, który wtedy co mnie kopnęłaś, co ruszyłem i złamałem. Pamiętasz? Nie. Kochani, ta golonka jedna tylna jest i tu jest racica do kolana. Chyba tak to się nazywa. Będziemy sobie ją gotować do miękkości i później na koniec, po tym jak będzie zagotowana, ugotowana, sobie ją obierać. Ja ją przekroję tu. Bożeż ty mój. Co zrobiłem? Nic, czuję napięcie po prostu, jakbym oglądała jakiś horror. Muzyka. Żebym noża nie złamał, o to chodzi ci? No, bo to już chyba nie przesadzę, co ty myślisz, że co ja jestem? Jakiś kalika czy co? O, tak starczy. Przekładamy do garnuszka i mam nadzieję, że ta nóżka wejdzie w całości. Patrz, weszła. Nie będę musiał jej kroić. Więc to jest to. Deseczka nam już potrzebna nie będzie. Oczywiście później będzie do tego woda, ale zanim woda, to jeszcze jedna cebula. Aha, i tu muszę się pochwalić. Tu mamy nasze warzywa, tak jak widać, wyjęte prosto z lodówki. Zamrażarki. Zamrażarki. Pomroziłem je na zimę właśnie, na takie trudne czasy. Wyhodowałeś, pokroiłeś. Wyhodowałem, wykopałem. To są z naszego ogródka, tam widzieliście na jednym filmie. Poporcjowałem marchewka tu, pietruszka tu, seler tam. No i teraz akurat w tym momencie są wyciągnięte. O, widać, z lodu sobie wyciągnąłem. Worki takie, no takie suwaki, pietruszeczka. O, tutaj kilka pietruszek, kilka marchewek. Lodu najlepiej nie. Takie kawałki selera. O, kochani, teraz do tego damy kilka liści laurowych. No powiedz to, kilka to ile? No ile? Zaraz policzę. Cztery. Tak byś robiła, to dasz cztery. A ty dasz pięć. Tam cztery tak samo. Ale to tak zupełnie przy okazji, to nie jest, że ciebie posłuchałem, naprawdę. Ja byś sobie nie pomyślała, nie? Cztery liście laurowe, jeden większy i trzy mniejsze. Ziele prosto z Anglii, czyli ziele angielskie. Kochani moi. 7 kulek, ale takich małych. Dlatego, że jak będą duże, to można dać mniej, a można też dać więcej, jak ktoś lubi. Dobra. Teraz będzie magii. Kochani, to nie jest żadna współpraca. Po prostu mam to dam. Magii, czyli tak zwany płynny lubczyk, że tak powiem. Tego też według uznania. Na razie dam tyle. Później będzie się to wysmakowywało i można tego dodać.
ale nie trzeba. Zalewamy to wodą, żeby wszystko było zanurzone i będziemy to gotować do porządnej miękkości, takiej naprawdę mega porządnej. I do tego przyjdzie jeszcze sól. Sól będzie do smaku, czyli będzie trzeba to spróbować. Peklo sól, nie sól, to jest też istotna rzecz, bo przeważnie zawsze jest dawana sól zwykła do zimnych nóżek, a ja dam peklo sól. Będzie kolor zupełnie inny, jeśli chodzi o mięso, czyli kolor mięsa będzie taki ładny różowy, a nie siwy. To jest jedno. Drugie jest to, że jak czyli te zimne nóżki będą w słoikach i będą zakręcone, to nam dłużej poleżą. Tylko to jest jedna rzecz. A druga rzecz, porobię sobie takie jak porcje. Jak będą zapasteryzowane, to wtedy... Tak, ale chodzi o to, że... No ja sobie... Jak robimy sobie do zjedzenia tak na już, a nie chcecie w słoikach, to możecie użyć zwykłej soli. Ale tak jak widzicie na załączonym obrazku w miniaturce, peklosul właśnie dała taki kolor, że to wygląda tak, jak wygląda, a nie jest siwe, kochani moi. Ja sobie porobię takie porcje, tak jak mówiłem, jednorazówki, nie za duże. Nie ciesz się, bo żeś mnie teraz tak dowaliła, że litrowy słoik. Kiedy ja zrobiłem litrowy słoik na raz? Z litrowego słoika na raz. Kiedy? No, ale podaj przykład, jeden. No takie na dwa, no na jeden dzień taki, dla ciebie taki słoik. Ale mi chodzi o to, wyciągasz słoik, otwierasz, pst, tak dokładnie, wyjmujesz to, ocet, pach, pach, pach. I dziękuję. No. I tak ma się to odbywać. I tak to będzie. Więc gotujemy i działamy dalej. Proszę bardzo, jeszcze paruję. Dopiero wyciągnięte. Tutaj raciczka. Tak rozgotowana, że aż nam się rozleciała. Tu jej druga część w tym miejscu. I teraz chwilę nam to przestygnie, obieramy ładne mięso od kości i będziemy to przekładać do słoików. Oczywiście warzywa nie będą użyte, tylko samo mięso. Zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Studzimy i działamy dalej. To już ostygło w zupełności po obraniu kości. Kości powędrowały do garnuszka z... rosołem, tak, że tak powiem. Paruje? Widać tą parę, czy nie widać? Nie widać. To zrób, żeby było widać. Ty operujesz moim najlepszym telefonem. Za mało mi płacisz. Ja, za mało płacisz. Zapłać to pokażę, tak jak parę i mróz i wszystko pokażę. Kwalifikujesz się do zwolnienia już dawno. Ale zawsze ubłagasz i jak jeszcze następny film, jeszcze następny, ale kiedyś się to skończy, pamiętaj. Tak. A najlepsze jest to, kochani moi, wymarnowała mi słoiki. Wszystkie. Ty się powinieneś cieszyć. Poczekaj. Cały regał przetworów ci narobiłam. Ręki do tego nie przyłożyłeś. Słuchaj, poczekaj. Daj mi coś powiedzieć. Bo więcej ode mnie gadasz. Wiem, że to jest niemożliwe, ale tak to naprawdę jest. Byłem pewny, że mam, bo miałem te słoiczki ładne, takie 6 sztuk, to mówię, będzie pięknie, tak ładnie równiutko, tym bardziej, że o tym wspomniałem. Okazało się, że nie ma. Więc przyniosło mi takie, o proszę, te. Ależ są, tylko jest w nich cukinia po prostu. Tak, chodziło mi o puste i nie łapnie za słówka. Specjalnie teraz chcesz mnie pogrążyć. Przyniosłaś mi 3-4 takie słoiki. No i ciesz się, że przyniosłaś. Sam musiałem je wyszorować, wyparzyć. Raptem jeden musiałeś wyszorować, dlatego że była na nim naklejka i jeszcze ci ją przed wyjazdem namoczyłam. Wszystkie przeleciałem, jak już tego jednego leciałem. No ale to nie musiałeś. Dekielki, nasza spiżarnia, czyli tu z naszej spiżarni je wzięłaś? Tak. Ach, ja mam ci powiem, że... I teraz tak. Skóra też tu jest. Przez moment mi mignęło... Jak zwykle dla siebie zrobiłeś. Ze skórą. Bo dla mnie to by musiała być zmielona. A co ty gadasz? Toś nie dla siebie tylko. Skórę użyję również. O, widać ładną skórę? Bardzo ładną. Piękne. Pokroimy na takie fajne kawałeczki. I... To są te kawałeczki? Nie, no na razie rozdrabniam to. Nie będę tego mielił, tylko po prostu chodzi o to, żeby to fajnie zrobić na takie właśnie małe kawałeczki i zalać to tym gorącym rosołem. O. Chyba wywarem albo jakimś bulionem. To ci chyba każdy wie, o co chodzi. No nie, łapnie już za słówka. O co ci chodzi? O co tobie chodzi? Po prostu się wiesz. Czepiasz się na każdym kroku. Ale ja się nie czepiam, tylko ty powinieneś być bardziej taki, wiesz, dokładny i skrupulatny. Ja muszę się dowiedzieć, ile rozwód u nas kosztuje, bo to widzę, że to...
w złym kierunku idzie. Ja już ci dawno powiedziałam, że ciebie nie stać na rozwód. To idzie. Bo jak ty byś miał zapłacić alimenty na czworo dzieci, to... No. Dobra, poczekamy jeszcze trochę. Masz jeszcze szansę. Aż się usamodzielnią. Już wtedy to ci nie będzie warto. Jeszcze trochę chudziny dołożę, żeby nie było samej tłuścizny, nie? Tak. I tak będzie sama tłuścizna. Oj Boże, zrobiłeś specjalnie. Lubię tłusto zjeść. No właśnie wiem. No. Zresztą wszyscy to już zauważyli. Nie widać. Wszyscy. Prawie wszyscy. No i oczywiście co? Na te zimne nogi, ja będę sobie tutaj przekładał od dołu. Tutaj. A uważasz, że to się wszystko zsiądzie, zrobi się galareta? Uważam, że się zrobi galareta, jeszcze do tego jest ta skóra, którą tu jest widać i to jeszcze ale jakby bardziej... się ładnie zmielił, to by w ogóle było skóra. Nie, bo to by było takie żygi. Dosłownie, ty, tego słowa właśnie chciałem użyć. Amelka się śmieje z tyłu bardzo. O, i teraz kiwa rękoma, że o nim wspomniałem. Tak to jest z tymi dziurami. Co Amelka, co tam? O, i tak zrobimy teraz to. To jest jeden słoiczek, nie będę zabrudzał, bo myłem, namyłem się tyle z tym. A czemu tak napchałeś do tego? Bo to jest mięso, to nie jest u Magdy G, co robił książulo. Nie wiem, ilu z was widziało, jak robił catering świąteczny i były tam też zimne nóżki. Słoik taki połowa jak ten, kosztował 45 zł i był tam jeden kawałek mięsa. O, przepraszam, dwa, bo mucha była w jednym. Tam nie było w zimnych nóżkach, tylko w grzybkach. To w grzybkach była mucha? Tak. Aha, albo czyli dobrze, pani pomylili po prostu, gdzie mają dać mięso i dali tych grzybków. Dobre to było. O. Ale to była mucha, która siedziała na słoiku, więc to się nie udało. Nie, jest to, gdzieś tam krąży, lata to po tym internecie, więc nie musisz mi tutaj mówić, że było to tam, czy nie było to tam. Wiem, gdzie było i ty mnie wiesz, tutaj nie próbuj zmanipulować. O, że tak. Kroimy ładnie, widzisz, jak mi ten nóż pięknie chodzi. O, kawałek kości, widziałaś? By mi, znając życie, mi to trafiłoby. No a komu? I bym się zakrztusił. Dopiero by było. Może byś takiego chłopa stracił. No to miałeś w litrowych słoikach robić, jak takie jednorazówki. Dobra. Nie przypominaj mi, jakich litrowych słoikach miałem robić. Lubię. No takie jednorazówki. No miały być mniejsze trochę, no ale to, że wyszło, że mi wymarnowałeś te słoiki, no to zrobię w takich po prostu. I rozumiesz, nie? Oczekaj, to sobie pociałam. No niestety, w naszym miasteczku nie można kupić o tej porze roku. Tak, można tylko kupić w sezonie warzywnym, jak są, to wtedy jest coś dostępne, a tak nie ma ale nic. Ale już najważniejsza rzecz przyjechała, czyli nasionka. Już miałam załadowany... Tak, miałaś w zimę pewnie miałaś kupić nasionka. No to już są, a jak? Później nie będzie. Miałaś kupić nasionka dzisiaj? Tak, już miałam w koszyku, ale była taka duża kolejka, że musiałam za długo stać. Podaj mi Amelka ręczniki papierowe. Już powiedziałam, że nie ma słoików i zostawiłam nasionka i wyszłam. Aha, rozumiem. Dobrze. Postaw mi te ręczniczki, jak możesz. O, pogadamy sobie trochę. O, od razu przesypuję wszystko na żywca. Boże. Człowiek się tyle napatyra, wam powiem. Z każdej strony coś nie tak. Kobita męczy. Tak to mam. Cały czas to wszystko. Człowiek cierpi tyle. W każdym kroku wszystko źle. Tylko. Bawisz się dwie godziny, słychać. Kolacja się przepaliła. Kolacja się przepaliła? Uh-huh. To jest nie kolacja. Takie coś to nie jest kolacja. Dla ciebie nie. Ty sobie robisz tutaj. Możesz to będzie śniadanie, nie kolacja. Ocet jest w ogóle? Jest. Masz szczęście, bo przecież dzisiaj musiała po ocet jechać. Ale ty zrobiłeś naprawdę. Co zrobiłem? A czy ja to akurat... Uściznę samą. Uwielbiam takie rzeczy. Ja rozumiesz, też lubię, nie? Ale chudę. Ja muszę sama sobie zrobić po swojemu. Co musisz zrobić? No zimne nóżki. Ja lubię, ale jak jest tłuste, zmielone. Tak. Mielone. I wtedy ładne, chude oddzielnie, a no, nie. I będę bawił się, nie wiem ile, jak to można wszystko pięknie zjeść. Ja to sobie wszystko zrobię na jeden, na trzy słoiczki, nie będę się rozdrabniał. Będę miał na ale trzy ty dni. Ale będziesz to pasteryzował, czy ty wiesz co, jak będę ja to jednokrotnie, jak już to będzie gorące, zakręcone. Nie wiem, czy w ogóle to warto pasteryzować w moim przypadku. Kochani, ale wy oczywiście... możecie sobie to zapas... No bo gdybyś to miał robić, to nie możesz takiej ilości nałożyć, bo wszystko wyleci. Dlatego nie będę tego pasteryzował, to dołożymy troszkę skóry od góry, o, dociśniemy pięknie, idealnie, kapitalnie, o, tutaj troszkę też dołożymy.
To ma być mięso, a nie jakieś tam, nie wiadomo. A nie mogłeś co. Tego na ten czwarty słoik ładnie zrobić? Nie, ja nie będę sobie połówki robił, ja lubię porządnie zjeść. Ale jaka zjeść. Połówka? No to by było ładnie czwarte. Pięknie będzie tak jak teraz. Teraz Ty mi nie mów, dolejesz co. rosołu. Nie mów mi, co ja mam robić, ja wiem, co ja mam robić. Ja 17 lat w gastronomii pracowałem wiesz, w jak GS-ach. zwykle ja mam rację. Nie ma. A o co ci? A co, ale co? Bo nie kapuję teraz. To co miałem zrobić? No rozdzielić na cztery słoiki, Ale to by było pięknie, idealnie. jest pięknie. W tym momencie sobie muszę. Amelka, odwij mi ręczniki, bo mi ta matka zawsze namiesza w głowie. Dziękuję. Na ciebie zawsze można liczyć, Amelka. Tak, właśnie. Ośmiejesz się, dobrze. I teraz tak. To. Tu mam citeczkę. Na pewno nie widać, że to paruje. Zrób tak, żeby to było widać. To jest gorące bardzo. I teraz tak. Tu mam nabierę. Nie zrobię. Please. Ja będę to przelewał tak, żeby to było bez jakichkolwiek niedoskonałości, nie czyli przez widać żadnej sitko. pary. No i tam. Ściemniasz, że gorące. I widzicie? U tej, u pani Magdy G. taki słoiczek na połowę, 45 zł. A u mnie, ile to wyszło? Ja to zakręcę takie gorące, ty, bez kitu. Jak ty myślisz, powiedz mi coś. Patrz, jak pięknie wyszło. O, teraz trochę zapalałeś oczywiście. Co? Włóż do miski. Aj się czepiasz, nie się czepiam czepiasz. Się, tylko już wytrzyj to. Co? No ten słoik w polałem koło słoik? dasz. Jak ja nawet gwintu nie dotknąłem. Przepyszne. O Jezu! I tak będę musiał dokręcić to za chwilę. A ty mnie pouczasz na każdym kroku. Jakbym nie wiem, co źle zrobił. Dobrze robię. Elegancko. Zawsze w każdym tym mnie pouczasz. Dosłownie w każdym. To tak zamilkłaś. No patrz. Gdzie leję? Po gwincie? Zaraz wylejesz. Ale nie wylałem. Boże. Jeszcze poczekaj, jeszcze ludzie, trochę kapnę tutaj. Mnie, bo nie wytrzymam. O, trzymajcie w 5, bo za 10. Czekaj, tutaj trochę docisnę. O. Pięknie wyszło, kurczę. Ja ci powiem, że to jest dosyć zimne nóżki, a nie jakieś tam popierdółki. Akurat jeden słoiczek się i trochę opędzluje, tylko to jeszcze będzie trzeba pewnie porządnie dokręcić, jak ty myślisz, co? Moja operatorka na zwyczajnego telefonu. Przecież ty nie dokręcisz. Ja wszystko dokręcam, ty potem nie możesz odkręcić. Tak, ty jo. Pięknie. O co ty już? Ja już to widzę, co to będzie jutro. O Boże, człowiek się już doczekać nie może. A resztę rosołu? Co, chcesz coś z tym użyć na coś? Nie, dziękuję. Czy dla Bogdana? Jak zwykle. Jak zwykle? Mhm. Czekaj, tu jeszcze troszkę kapnę. O, kapnęłem, pięknie. To tu, może mi się nie potłukło. Dobrze, zakręcamy, kochani moi. Jeden. Dwa. Czy ty możesz tak trochę delikatniej? No ale jak ja to... słoń w składzie porcelany. Co słoń w składzie porcelany? Zrób trochę tutaj. Porządku? Porządku. Elegancko jest. Zawsze się mówiło, że jak ty jest taki, bałagan na stole... Ty jesteś taki mądry. Wszystko wyjeżdżaliśmy, wszystkie sobie naczynia pozmywałam. Wyjeżdżaliśmy, sam zostałem przez moment. Tak. I jak wróciłam, to wyglądało tak, jakby nic nie było zrobione. Tu garneczek, tam garneczek, tu miseczka i zadowolony. I co tam Amelka zrywać u ciebie? A co mówiłaś, bo nie słuchałem, do Amelką gadałem. Tak to można gotować. Ale co gotowałem? Zaraz ci zostawię tutaj, proszę. Ty po mnie teraz pozmywasz. Dobrze, dobrze. Poczekaj. W moim przypadku przy tych trzech słoiczkach to myślę, że chyba nie ma sensu. Co tego... pasteryzować, co? No nie, jak ty to wszystko jutro zjesz? Nie jutro, jutro sobie jeden słoiczek zjem, na przykład ten. Ten będzie na poniedziałek, a ten będzie na wtorek. Już nie. Mam rozplanowany, albo odwrotnie. Będzie ten. Jutro na śniadanie, na kolację, no i ewentualnie na poniedziałek na śniadanie. No można i tak ci powiem. I ja tak obstawiam. Tak, więc... Chyba, że nie doczeka do śniadania. Nie, no i jeszcze dziś... jak sobie zrobisz... w nocy przechadzkę do lodówki. Wcześnie rano, nie w nocy. Wcześnie rano. Druga albo trzecia w nocy, tak. To jest wcześnie rano. No, wcześnie rano, także tak, może nie doczeka śniadania. Więc, kochani moi, widzimy się rano na testowaniu. Pamiętajcie, ja mam to w ten sposób nałożone i zakręcone było mało, ale wy jak chcecie zrobić więcej na dłuższy czas, troszkę mniej trzeba nałożyć do tych słoików. 3/4, nie więcej. 3/4 powiedzmy, albo 0,7. 7/8. 7/8. I pasteryzować to. Raczej w piekarniku, nie? Jak ktoś lubi, jak tak. To woli. Mhm. Jak mu pasuje.
Dobra, widzimy się rano na widzimy się rano na testowaniu. A jakiś wyszczerbiony ten talerz? Nie wiem, co ty z nim porobiłaś. No taki wziąłeś. Tak samo te dekielki. Dopiero teraz zauważyłem, że jeden mi inny wybrałaś, jaśniejszy. No Proszę właśnie, bardzo. wybrałaś. To Taki moi był. widzowie sobie pomyślą o mnie. Jestem taki mało profesjonalny. No bo Ocet jesteś. spirytusowy na spirytusie. Na szczęście. Prawda. Znowu mam na ciebie alergię. Dopóki nie przyszedłeś, to nie kichałam. No co, taka prawda jest. Teraz to trochę parę lat za późno. Teraz to sobie możesz, wiesz, kichać. To co, tak jak wspomniałem. Ja może wspomnę, jak już leżałeś Akurat wypadło w na łóżku tego. wieczorem. Ale w sumie, to wiesz co, to już ta galaretka się zsiadła. Ty tak powiedziałeś? Ja tak powiedziałam, no ty tak powiedziałeś. No tak było przez moment, ale widzisz, wytrzymałem do rana. Wytrzymałeś. Nie mogłeś spać, ale wytrzymałeś. Jeszcze zanim to otworzę. To było zalane gorącym rosołem i zobaczcie, w ogóle tego nie pasteryzowałem w tym momencie. Wszystko ładnie powciągało wieczka, więc jeśli chodzi o rano, wieczorem i rano. Nie, to nawet to by było na jakimś półmisku, też by nic się nie stało. Więc oczywiście teraz, jeśli chcemy to, żeby to było dłużej, to jeszcze raz zagotowujemy. Pasteryzujemy, gotujemy w wodzie, potem jeszcze raz i może to stać długie lata, tak jak jest w tytule filmu. Przysuń się, pokaż, jak to pięknie wygląda. Te skórki, to wszystko. Kochanie, zwłaszcza te skóry. To jest kolagen naturalny. Myślisz trochę o moich kolanach? No myślę. Dlatego, nie myślisz, widzę, bo mi... kawę robię 3 razy dziennie. No właśnie, coraz gorzej chodzę. Nie wiem, co ty tam sypujesz do tej kawy. Kochani moi, jak kiedyś będę tutaj siedział i potem odjadę, to znaczy, że nie odejdę, to znaczy, że jest zamieszana w to i to jest dowód na to właśnie, jakby kiedyś właśnie jakieś były, nie wiem, sprawy sądowe czy coś. A więc skórki ja daję, bo to jest mimo wszystko dużo kolagenu. Była ta raciczka, a w raciczce jest dosłownie sam kolagen. Nawet film jest u mnie na kanale Bomba Kolagenowa. Jak sama nazwa mówi, otwieramy ocet i wreszcie jemy, bo... Na talerzyk, nie? Co? To nie musi ładnie wychodzić, bo to i tak się zje. Wiesz co, będę chyba takimi porcjami sobie nakładał, żeby ten ocet... Tu, o, ja i ten smalczyk też lubię, nie? To wszystko lubisz. Jo, właśnie, polejemy octem z góry. Ocet oczywiście żadna reklama, 10%. Jo, patrz, urwałem na ten. No tak słabo przyczepione było. Dość dobrze tego octu tutaj, o tego. Tylko teraz nie wiem, jak to jest, czy to jest te 10% alkohol. Pół litra octu na ten, a na moje ryby się czepiasz. Niesamowite. O takie coś właśnie chodziło. Nie jakaś ścieżka, jak ty tam proponujesz. Apetyczne, nie? Bardzo. Zwłaszcza to, jak jesz. Niesamowite. Typowe wiejskie jedzenie. Najlepsze takie. Dokładnie. Idealnie do ciebie pasuje. Rozwin to. Nie, już nie będę. Nie wiem, o co ci chodzi. Pyszne. Ja nie będę tutaj teraz jednego kawałka jadł, bo potem nie będzie okazji, bo to, moi kochani, ja to, i moja szansa to jest jedzenie tyle, co nagrywa się, bo potem jak kończymy, to, odkładaj to, idź, sprzątaj tam, odkurzaj czy coś, tak? No. A coś mi spadło. Ty myślisz, że ci ktoś w to uwierzy. Tak się śpieszę. Myślę, że mi ktoś właśnie w to uwierzy. Mhm. Niektórzy z naszych widzów cię już widzieli, diable wcielone. Dlaczego diable tak brzydko na mnie mówisz, jak ja zaraz do kościoła jadę? No właśnie. I ty to jest też. Tym wszystkim najgorsze. Pojadę. To jest tym wszystkim najgorsze. To jest takie mydlenie oczu. Tu niby do kościoła pojedzie, tu tego. Co tu tego? Ja nie wiem, co ty chcesz A w ogóle. Swoje robi. Także moje jedyne... Tylko dla ciebie jestem taka uszczypliwa czasami. Jedyna szansa, żeby się dobrze najeść, to trzeba teraz jeść, bo potem nagrywaj, ja już wiem to. Potem może nie być okazji. Pyszne. Tego się właśnie spodziewałem.
I to wyszło. Prościzna. Oczywiście peklosul dała nam kolor. Ale można pominąć przy takim szybkim konsumowaniu. No to ci już chyba wystarczy. To już zjem, to już mówiłem, że słoiczek trzeba wykończyć. No to taki 500 gramów słoiczek. 480, tak, galaretka ci spadła. Na takiego chłopa. To jest nic. Oj, octu jeszcze. Kapniemy troszkę. O Jezu. Ale kapłem widziałaś? No widziałam. Co z takim apetytem patrzysz, z takim rozczarowaniem? Nie, tak patrzę i tak mi się skojarzyło takie powiedzonko. Powiedz. Że wieśniak ze wsi wyjdzie, ale wieś z wieśniaka nigdy. Takiegoś mi po prostu przyszło do głowy. A że noża sobie nie wziąłem, czy? Dobrze. Musisz się pośpieszyć, bo im dłużej tutaj z tobą siedzę, to po prostu ta moja alergia po prostu już mi katar z nosa leci przez ciebie. Kończę już, poczekaj. Przepyszne. Ludzie mi zarzucają, że dużo jem. To nie jest dużo, 500 gramów. To jest 130 kilo, wasze ludzie. Właśnie. Procentowo to jest bardzo mało. Nie? Tak. Szybko to dokończę. Miałeś jakieś tam wstawki robić z siłowni? Raz zrobiłeś. Czasem dopiero się zakwasy skończyły. Masakra. I bez chleba, nie? Bo szkoda miejsca na chleb. Od chleba to łupiesz, a ja włosy mam obcięte świeżo. Od razu kolana lepsze. Już. Od razu już. No? Już nie strzela. Od razu. Przepyszne. Tak się to robi. Kochani. Boże. Dobry. Tak się to je. Myślałam, że jeszcze octem popijesz. Proszę bardzo. Myślę, że to jest najlepszy dowód na to, że jest to dobre. A więc jeśli jest to dobre. Zabierz to i to mi z kadru. I ten ocet też. Boże, i to może ja jeszcze wyjdę. Właśnie chciałam powiedzieć, żebyś poszedł do spiżarni i będę. Kochani, naprawdę rewelacja. Oczywiście wiadomo, jest to krojone dość grubo, skórki dość grubo, tłuszczu też jest dużo. Jak i ktoś to nie lubi, to niech sobie zmieli. Jak ktoś nie lubi. No co? Ja mówię, czy ty mówisz? Ja mówię. No to mów. Ja mówię alternatywę dla takich osób, które nie lubią tłuścizny, tak jak ja. A nie, skóry tutaj nakroiłeś. Mów. To chudziutkie powinno być ładnie pokrojone, a tłuste mogłeś zmielić. I wtedy by się ładnie zrobiło, a nie. Zachęć naszych widzów. Dalej. Dobra, dawaj. Do Eluxa. Kochani, jeśli chodzi o wszystkie rzeczy niezbędne do wyrobów domowych, kupicie wszystko w sklepie Jelux Polska. Link do sklepu w opisie pod tym filmem. Kod rabatowy Kostrzewski 10 również pod tym filmem dostępny, z którym będziecie mieć 10% taniej. Nasze socjale. Zacznę od grupy na Facebooku Swojskie Gotowanie i Wędzenie. Zapraszamy serdecznie. Zaproszmy. No co? Zapraszamy. No mów, bo chciałabym już. TikTok Swojskie Gotowanie, Instagram Swojskie Gotowanie. Sklep internetowy Swojskie Gotowanie i Wędzenie.pl. Jest to nasz sklep firmowy, grupowy, że tak powiem. Zapraszamy serdecznie. Kochani, jeśli film się podobał z produkcji tych zimnych, ciepłych nóżek, zostaw lajka, zostaw suba, zostaw komentarz, naciśnij dzwoneczek i będziesz informowany na bieżąco o wszystkich nowościach na naszych filmach. Jest wiele ciekawych pomysłów. Kolejny film będzie dość ciekawy, a jeszcze następny będzie jeszcze ciekawszy, więc zapraszamy, polecamy, pozdrawiamy, cześć.